Cześć, witam Cię w filmie, który będzie poświęcony blokowaniu obszarów w Wordzie. Często spotykam się z różnymi takimi sytuacjami, że załóżmy Franek i Zenek dostali plik, który oczywiście zepsuli i kierownik dostał szewskiej pasji, ponieważ miał tam swoje informacje potrzebne, a oni mu go wykasowali i w akurat tych obszarach, które miał ważne informacje, zostały one usunięte. I żeby kierownik nie musiał sobie codziennie parzyć melisy, a nasi koledzy nie musieli psuć tam dokumentów, jest taka fajna opcja w Wordzie, gdzie możemy sobie zablokować dany obszar w naszym dokumencie. I zaraz Ci pokażę, jak to zrobić. Wchodzimy sobie do karty recenzja i otwieramy sobie ograniczenie edytowania. I mamy tutaj coś takiego jak ograniczenie edycji. Zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumenty, zaznaczamy sobie to i zostawiamy tutaj opcję bez zmian tylko do odczytu. Są tutaj różne elementy, ale my sobie zostawimy tylko tą opcję. I teraz mamy coś takiego jak wyjątki opcjonalnie, czyli pod spodem mamy właśnie opis, zaznacz części dokumentu i wybierz użytkowników, którzy będą mogli dowolnie je edytować. No więc zaznaczmy sobie jakiś element dokumentu, załóżmy tekst, klikamy sobie wszyscy i widzisz, że obszar zmienił mi się taki na taki kolor szary z nawiasami kwadratowymi. I tutaj sobie również zrobię, zaznaczę wszystkich, że po prostu te obszary mogą być tylko i wyłącznie edytowane w tym dokumencie. Nic więcej użytkownik nie może zrobić, tylko tutaj może sobie kasować, dodawać coś i co tylko sobie chce. Klikamy zacznij wymuszanie ochrony, wpisujemy jakieś hasło, oczywiście nie jest to super ekstra tajne hasło. Klikamy OK i widzisz, że obszary, które są do edytowania, są zaznaczone na żółty kolor. I teraz jeżeli chciałbym sobie tutaj coś zmienić, klikam Backspace, to widzisz, że wyświetla mi się komunikat. Ta modyfikacja jest niedozwolona, ponieważ zaznaczenie jest zablokowane. Jeżeli przejdę sobie tutaj, to oczywiście jak najbardziej mogę to wyedytować. Widzisz, że mogę sobie tutaj coś wpisać. Mogę na przykład wstawić sobie jakiś obrazek, nie wiem, na przykład las, załóżmy, wstawianie, ok, i widzisz, że wszystko możemy sobie tutaj wstawić i kasować. Natomiast jeżeli mamy jakieś logo na przykład, tak, również tutaj nic nie mogę usunąć, ponieważ modyfikacja jest niedozwolona i zaznaczenie jest zablokowane. I przydaje się to też przy robieniu na przykład papieru firmowego. Jeżeli stworzymy sobie jakiś dokument, w nagłówku wstawimy, załóżmy obrazek, znowu niech będzie ten las. Klikam sobie ten obrazek, wstaw. I jeszcze raz obrazek online. Na przykład ten staw. Dobra. Przeniesiemy go sobie na prawą stronę. I teraz klikamy zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumentu, bez zmian tylko do odczytu. I tutaj pod spodem zaznaczamy sobie wszyscy. I w tym momencie, jeżeli klikniemy sobie zacznij wymuszanie ochrony, ok, to tutaj możemy sobie robić, co sobie chcemy, natomiast jeżeli ktoś przejdzie do naszego nagłówka i będzie chciał coś zrobić z naszym papierem firmowym, to niestety nic nie zrobi, ponieważ modyfikacja jest niedozwolona, a zaznaczenie jest zablokowane. I jeżeli chodzi o blokowanie obszarów w Wordzie, to myślę, że pomoże Ci to w Twojej pracy, żebyś Ty również nie musiał się denerwować i zaparzać sobie melisy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razie.